cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.7.2 moda, który się nazywa Gravestone i dodaje nam między innymi różne różniste rzeczy nam dodaje, ale między innymi dodaje nam nagrobek po naszej śmierci. Czyli, że jak zginiemy w czasie walk na przykład na naszym świecie, to w miejscu naszego spoczynku zostanie stworzony nagrobek i pod nim nasze wszystkie itemy, także nie zgubimy już sobie naszych itemów w razie, gdyby to trzeba było iść daleko na przykład. Okej, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać to z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy Gravestone. Stone pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. No i po wejściu na stronę zjeżdżamy sobie w dół, zjeżdżamy, Gravestone. Tutaj mamy jakiś taki krąg kamienny i tak dalej. I tutaj są pokazane, jakie bloki występują, itemy, villagersy, monstery i tak dalej, struktury. Dużo, dużo rzeczy tutaj jest, są zdjęcia. O, na przykład coś takiego, tu jakieś pieski, koniki i tak dalej, także dużo rzeczy można sobie tutaj stworzyć, zrobić i tak dalej, tyle tylko, że ja nie wiem jak i tutaj są wideo i z tych wideo dowiecie się właśnie, jak to wszystko robić, czy to się samo kraftuje, czy to trzeba robić, cmentarze jakieś i tak dalej, także wszystkiego się dowiecie właśnie z tych wideo. No i tutaj jest sekcja download. No i pobieramy na wersję Minecraft 1.7.2, tu klikamy i stąd pobieramy. Jeżeli chcemy na wersję 1.6.4, to stąd pobieramy. Także tutaj stąd klikamy i tu klikamy i stąd pobieramy. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. I do zainstalowania oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.7.2. Jeżeli jeszcze nie macie Forge'a na wersję 1.7.2, to dowiecie się, jak go zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 189. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera non-premium, to dowiecie się, skąd go pobrać, jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 346. A potem wróćcie do filmiku 189 i zainstalujcie Forge na wersję 1.7.2. I uwaga, w filmiku 189 ja instaluję Forge'a z końcówką 968, ale wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną i ona w tej chwili, na dzień dzisiejszy, ma końcówkę 1121 i właśnie na taką wersję rekomendowaną będę instalować tego moda. Ok, co trzeba zrobić, żeby zainstalować? Trzeba wejść do folderu %appdata% przez roaming. Trzeba znaleźć folder .minecraft, w którym już jest zainstalowany Forge na wersję 1.7.2 i ten folder gdzieś sobie skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Ok, jak mamy skopiowane, to możemy przystąpić do instalacji właściwej. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy Gravestone do folderu mods. O tak, i jest tutaj już zainstalowany. Możemy to zamknąć i wchodzimy do Minecrafta, żeby sprawdzić, czy działa. Klikamy uruchom i czekamy, aż się uruchomi. No. Halo. Ojejka, jejka, jak ja mam tutaj napaćkane w tym komputerze i się nie chce zrobić. No dalej, dalej, dalej. No dobrze, nie chce się zrobić, to zamkniemy i wchodzimy jeszcze raz. Uruchom. Proszę.
proszę. I teraz się od razu zrobiło, więc tak jak widzicie, mam Forge 1121. Tutaj również jest to napisane. Klikam play i czekamy, aż się uruchomi. Boże, coś dzisiaj nie tak jest z moim internetem znowu. Oczywiście to za długo dla mnie trwa, więc zamykam i jeszcze raz do 3 razy sztuka uruchom. I dawaj szybko, 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 nie ma czasu. Jest Forge 1121, play. I w dalszym ciągu nie chce się... O, jest, dobrze. Niestety od paru dni właśnie mam także, że dosyć często mi się stacjarze, że się od razu uruchomić. Za dwa razy wrzucam, wyrzucam te Minecrafty i to potem tak wygląda. Za dużo sprawdzam rudów i to potem tak właśnie wygląda. O, uruchomiły mi się teraz 2 Minecrafty. O, jeden. Dobra, jeden zamkniemy. Dobrze, jeden się zamknął. A jeden zostaje otwarty. Jak to wygląda? Sorry, że tak patrzę. A ten? Ten też jest. No dobra, jeden niech się zamknie. Okej, okay, jest jeden. Dobrze. Czyli tak, wchodzimy do moc i szukamy, Grave Stone. Jest gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. I się pobiera nasz wybrany świat i mamy. I cóż on nam dodaje, ten mod. Więc wchodzimy w E jak ekwipunek i tutaj mamy jakąś głowę końską. Jakieś głowy ocelota, jakieś głowy doga, psa znaczy villagera. Jakiś chisel mamy. Jak się robi chisel, trzymam nad tym strzałkę i klikam R. Chisel się robi w ten sposób. Bardzo prosto. I tutaj jak pojedziemy dalej, to zobaczymy. Ach, weźmy sobie od razu. Nie, nie weźmiemy sobie teraz. O, tutaj jakiś mamy ołtarz. Tą czaszkę zombiaka ze świeczką. Tak ją się robi, że świeczkę się daje i głowę zombie. A świeczkę się robi tak. Sznurek, mączka kostna i kula szlamu. Tutaj co jeszcze mamy? Jakieś takie z kości zrobione schodki. Tu jakieś nie wiem co. Także tak jak mówiłam, musicie sobie obejrzeć tenże filmik i tam te filmiki i tam wszystkiego się dowiecie. Zrobiłam na Creative i tutaj jest Gravestone i tutaj są wszystkie możliwe itemy z tego moda. Także tutaj to wszystko jest i możecie sobie potem to obejrzeć i wykorzystać. A my co zrobimy? My sobie weźmiemy łóżko. Łóżko, 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 łóżko. Jezu, gdzie jest łóżko? Tu jest łóżko. Weźmiemy sobie łóżko. Hopsa, tutaj sobie położymy. Zrobimy sobie noc. Prześpimy się. Robię to po to, żeby daleko nie chodzić, jak zginę. I weźmy sobie jeszcze jakieś ciekawe ciekawostki. Na przykład ubierzmy się ładnie. Ubierzmy się ładnie i jeszcze weźmy sobie motykę i takie różne same kupę diamentów i tak dalej. No i jak widzicie, dosyć sporo mam różnych ważnych itemów przy sobie. No i poszłam na wyprawę i niestety, ale zginęłam. I odrodzimy się przy łóżku. I tam właśnie zginęłam, jak widzicie. I tutaj mam swój właśnie nagrobek.
On się chyba robi losowy, bo poprzednio jak sprawdzałam, czym oddziała, to zrobił mi się krzyż kamienny. Jak widzicie, nie mam swoich itemów. Tu jeszcze sobie w mapie wyłączymy. Usuń, usuń, gotowe, powrót do gry. Czyli tutaj mam, jeżeli na to kliknę prawym przyciskiem, to widać, że to jest moje. Gracz Ania PG wypadł poza świat. No i teraz, żeby z kolei odzyskać te moje itemy, to po prostu rozwalam to i mam wszystkie moje itemy. No i także, jak widzicie, mod działa. Różne inne możliwości daje jeszcze ten mod. To sobie obejrzyjcie wideo na stronie, z której się pobierało moda. A ja kończę, a wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Żegnam się z wami, machając do was kilofem. Pa, pa, pa.